z Europy. Europą, pan profesor Mirosław Piotrowski. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Dziękuję organizatorom. Jeśli można, tylko taką dygresję do tego, co powiedział pan redaktor. 17 września kojarzy mi się z moim stryjem. Brat mojego ojca był pierwszą ofiarą, osobą, która zginęła 17 września 1939 roku. Tak napisały też gazety Wacław Piotrowski. Natomiast jeśli idzie o dzisiejszą rocznicę, czyli odsiecz wiedeńską, to zacznę od porównania pewnego wydarzenia, ale 9 wieków wcześniej. Kwestia Europy. Ja chcę się skupić na takich 5 punktach. Jakbym przekraczał czas albo mówił zbyt długo, to proszę szurać nogami, trochę odchrząknąć, ziewnąć. To ja potrzebuję 1,5 minuty i zakończę zaraz swój wykład. Natomiast chcę się skupić na 5 takich zagadnieniach. Pierwsze to Europejczycy, Europa, Unia Europejska. Drugie to przełomowe etapy integracji europejskiej. Następnie konstrukcja Unii Europejskiej, czyli deficyt demokracji, a później zastanowić się, zechcę również z Państwem, Brexit to początek rozpadu, czy nowe otwarcie w Unii. I ostatni już punkt, Unia bez celu, czyli dryfowanie, znak zapytania. Zacząłbym od wyjaśnienia, że pojęcie Europejczycy w ogóle podobno po raz pierwszy pojawiło się w 8 wieku po narodzeniu Chrystusa, a obdarowano nim chrześcijańskich wojowników, którzy w bitwie pod Poitiers powstrzymali arabski pochód na Europę. Tego czasu mówimy o Europejczykach. Europę pojmowano w geograficznych, ale i historycznych, kulturowych granicach. Podstawą tożsamości kulturowej Europy było chrześcijaństwo. Obecnie Europejczycy to osoby zamieszkujące kontynent europejski i jednocześnie jest to zamienna nazwa dla obywateli 27-28 krajów Unii Europejskiej. Początki tej organizacji sięgają 1950 roku. 5 lat po II wojnie światowej francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wydał deklarację nazywaną od jego nazwiska Deklaracją Schumana. I powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, dająca początek Unii Europejskiej. I w zamierzeniu ojców, założycieli Unii Europejskiej, którzy notabene w zdecydowanej większości byli chrześcijańskimi demokratami, kontrola właśnie nad węglem i stalą miała zapobiec ewentualnym wojnom, gwarantując pokój i dobrobyt w Europie. Kilka lat temu francuski europoseł Bruno Gollnisch, dawniej zastępca Le Pena, stwierdził na konferencji w Tokio, gdzie byłem, że ten traktat i w ogóle podstawy integracji europejskiej straciły rację bytu, gdyż w chwili obecnej, już wówczas od wielu lat, Francja nie posiada ani jednej kopalni i nie posiada ani jednego zakładu, który by produkował stal. Podobnie wiele krajów odchodzi od tego, więc stwierdzono, że trzeba albo rozwiązać tę wspólnotę, albo też sięgnąć do innych paradygmatów. Nad projektem Unii Europejskiej, tym, o którym tu mówię, powiewać miała niebieska flaga z 12 złotymi gwiazdami, jak wyznał jej twórca Arsène Heitz, zainspirował go wizerunek Najświętszej Maryi Panny, przedstawiony w Apokalipsie Świętego Jana, rozdział 12, wiersz 1, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Często te 12 gwiazd kojarzy się z 12 członkami Unii Europejskiej, co jest powielanym błędem nawet w podręcznikach niektórych. Najbardziej znani ojcowie założyciele, nazywani też architektami Unii Europejskiej, to wspomniany Robert Schuman i Alcide de Gasperi. Obaj są kandydatami na błogosławionych kościoła katolickiego. Ich procesy beatyfikacyjne się toczą, ale trzeba tu wspomnieć także Jeana Moneta czy Konrada Adenauera. Bez wątpienia byli oni wszyscy federalistami, głęboko przekonanymi, że propozycja europejskiej konsolidacji jest, cytuję, niezbędnym warunkiem zachowania pokoju po 1945 roku. Wielu jednak za głównego ojca założyciela Unii Europejskiej uważa Altiera Spinellego, włoskiego komunistę, którego imię nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Spinelli był współautorem obok Ernesto
Rosiego, manifestu z Ventotene, na który do dziś powołują się tak zwane europejskie elity. Zapisano w tym manifestie postulat likwidacji państw narodowych, a także kierunki rozwoju rewolucji europejskiej. Spinelli pisał, zacytuję, aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna, koniec cytatu. A w cytowanym też manifestie dalej jest mowa o świadomości klasy robotniczej i wyzwalaniu klasy pracującej. Ta retoryka podobna jest do czasów stalinowskich i też późniejszych. W manifestie znalazły się m.in. takie słowa. W przeszłości charakter własności prywatnej i prawo spadkowe umożliwiały gromadzenie bogactwa w rękach nielicznych, uprzywilejowanych członków społeczeństwa. W czasach rewolucyjnego kryzysu jest okazja majątek ten rozdzielić w sposób egalitarny i zlikwidować klasę pasożytniczą. Koniec cytatu, pisze Spinelli, który, mówię, jest w tej chwili największym bohaterem Zjednoczonej Europy, powołuje się na niego pani von der Leyen, powołuje się na niego pani Angela Merkel i wszyscy znaczący przywódcy Unii Europejskiej. Od 10 lat, czyli od 2010 roku w Parlamencie Europejskim działa tak zwana grupa Spinellego, zrzeszająca 100 najbardziej wpływowych europosłów i polityków z większości grup politycznych. I ona, ta grupa, próbuje wytyczać kierunek rozwoju integracji europejskiej. Do dziś trwają dyskusje i spekulacje, czy za powstaniem na początku lat 50. ubiegłego wieku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali nie kryły się inne, nieformalne, unikające rozgłosu kręgi. Nieco wcześniej, to niewiele osób o tym wie i mówi, bo już w 1948 roku w Hadze odbył się wielki szczyt europejski, a jego inicjatorem był Polak, Józef Hieronim Rettinger, nazywany szarą eminencją Europy, a także nazywano go ojcem integracji europejskiej, a także kuzynkiem diabła. On też był inicjatorem pierwszego spotkania, tak zwanej grupy Bilderberg. Bilderberg to w ogóle nazwa hotelu w Holandii, gdzie w 1954 roku spotkali się wpływowi ludzie polityki, gospodarki, a wspomniany Rettinger, Polak, pełnił funkcję sekretarza tej grupy aż do swojej śmierci. W ramach tego forum ważne, znaczące osobistości, jak chociażby przewodniczący Komisji Europejskiej, ostatnio była na tym pani von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, spotykają się do dziś. Ta grupa odbyła blisko 70 spotkań. W 2016 roku było 64 spotkanie w Dreźnie tejże grupy, a po spotkaniach nie wydaje się żadnego komunikatu. Dla wielu jest to dowód, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z podwójnym wymiarem demokracji, jawnym i ukrytym. Przejdę na moment do przełomowych etapów integracji europejskiej. Proces integracji państw europejskich doprowadził do powstania Unii Europejskiej. Tutaj zaznaczyć jednak trzeba, że Unia Państw nie jest wyłącznym patentem europejskim. Funkcjonuje na przykład Unia Narodów Południowoamerykańskich, UNASUR, albo Unia Afrykańska. Jest też Unia Azjatycka, państw azjatyckich. Nazwa Unia Europejska pojawiła się na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to przypieczętowano traktat z Maastricht 1992, ratyfikowany rok później, określający współpracę kilkunastu krajów naszego kontynentu. Blisko 10 lat temu, czyli w grudniu 2009 roku, wszedł w życie traktat lizboński, który nadał Unii osobowość prawną. I dopiero od tego momentu możemy mówić o powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako takiej i każdy z nas otrzymał obywatelstwo Unii Europejskiej. Jeśli popatrzymy na paszport, to mamy tam napisane Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska. Czyli mamy podwójne obywatelstwo, z tym, że żaden człowiek nie może nabyć wyłącznie obywatelstwa Unii Europejskiej, tylko poprzez nabycie obywatelstwa jakiegoś kraju. Stąd na przykład, jeśli bogaci Rosjanie albo Chińczycy
chcieli być, stać się obywatelami Unii Europejskiej, aby prowadzić biznes w 27 krajach Unii, czyli nie tylko w Polsce, ale w Hiszpanii, w Portugalii, czy we Francji, w Niemczech, to kupują sobie obywatelstwo któregoś z tych krajów. Najtańsze obywatelstwo jest bułgarskie. Wystarczy zainwestować 500 tysięcy euro, zatrudnić 10 osób i mieszkać rok i nabywa się obywatelstwo. Potem Cypr daje dogodne warunki, już 3 miliony euro, trzeba zatrudnić więcej pracowników. Portugalia i tak dalej, i tak dalej. Wiele debat w Parlamencie Europejskim poświęcone było temu wykorzystywaniu obywatelstw krajów unijnych do zdobycia właśnie takiego obywatelstwa europejskiego. Przypomnę, że we wspomnianym dokumencie, mówię o traktacie z Lizbony, zaraz na początku w artykule 1 zapisano, że niniejszym traktatem wysokie umawiające się strony ustanawiają między sobą Unię Europejską, zwaną dalej Unią, którą państwa członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych celów. Koniec cytatu. Czyli od tego momentu formalnie mówimy o Unii. Mamy 10 lat, będzie niebawem 11 istnienia Unii Europejskiej. W tym czasie Unia Europejska liczyła 25 członków i krajami założycielskimi były Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, NRF i Włochy, które w 1951 roku podpisały traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, o czym mówiłem. I ten traktat był podpisany na 50 lat i wygasł w 2002 roku. I zaczęły się dyskusje, quo vadis Europo, dokąd zmierzamy i co chcemy robić. Dalej mam tutaj kalendarium przystępowania poszczególnych krajów do Unii Europejskiej, co pozwolę sobie pominąć i zwrócić uwagę tylko w tym etapie pozyskiwania krajów na 2004 rok, kiedy rozszerzenie ma miejsce, największe rozszerzenie, przystępuje 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska i zmienia się konfiguracja. W tym kontekście trzeba zadać pytanie, co decyduje o tym, że jakiś kraj kwalifikowany jest do krajów europejskich. Nie ma mianowicie takiego precyzyjnego kryterium i nie jest to kryterium geograficzne. Mianowicie dowodem na to jest proces przyjmowania Turcji do Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, kiedy argumentowałem ja, ale też inni koledzy, że to jest absurdalna decyzja, gdyż 97% terytorium Turcji należy do Azji. To z kolei tak zwani szczerzy Europejczycy odpowiadali, że to nie ma znaczenia. Należy porównać sytuację do gry w tenisa. Jeśli uderzamy rakietą piłkę i piłka trafia w linię, to liczy się całe boisko. W związku z powyższym, jak 3% Turcji należy do Europy, możemy ją zaliczyć do kraju europejskiego. Ale decydują kryteria tak zwanej europejskości, czyli powoływania się na bliżej niesprecyzowane wartości europejskie. Najważniejszym jest, czy dany kraj spełnia unijne kryteria i uznaje te niedoprecyzowane wartości, o których tutaj mówimy. W odpowiedzi na to, na taki argument, w Parlamencie Europejskim grupa brytyjskich europosłów złożyła formalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej stanu Nowy Jork, gdyż spełnia kryteria, o których mówimy, w Brukseli i w Strasburgu. Czyli słowem żyją oni po unijnemu, czyli po europejsku. 4 lata temu, w 2016 roku w Wielkiej Brytanii zorganizowano referendum, które zakończyło się zwycięstwem brexitowców 52% do 42%. Opowiedziało się większe społeczeństwa za opuszczeniem Unii Europejskiej. Możliwe to było dzięki traktatowi lizbońskiemu, który w artykule 50 przewidział taką możliwość. Zwycięzcy, czyli zwolennicy Brexitu, wprowadzonej nad Tamizą referendalnej kampanii, zachęcając ludzi do wyjścia z Unii, przede wszystkim kładli nacisk na skostniałą unijną biurokrację, marnotrawstwo finansowe połączone z absurdalnymi dyrektywami, a przede wszystkim na deficyt demokracji, ergo na chęć odzyskania wolności i suwerenności przez swój kraj. I teraz słów parę o konstrukcji Unii Europejskiej, czyli deficycie demokracji. W ogóle to pojęcie deficyt demokracji jest ściśle przypisane do Unii Europejskiej. Sam jestem współautorem hasła takiej wielotomowej
encyklopedii politologicznej na temat deficytu demokracji, czyli ergo braku demokracji w Unii Europejskiej. Zaraz w 2 minuty postaram się Państwu przybliżyć tę konstrukcję, ale zacznę od wypowiedzi znanego chyba George'a Sorosza, który ma duży wpływ na Unię Europejską. Jego przedstawiciele spotykają się z komisarzami unijnymi średnio co tydzień. Po referendum w Wielkiej Brytanii George Soros powiedział, zacytuję, nie ma wątpliwości, że konstrukcja Unii Europejskiej ma charakter wadliwy, koniec cytatu. To jaka jest ta konstrukcja? Otóż w Unii Europejskiej mamy kilka ważnych pionów i struktur. Pierwszym to jest Rada Europejska, następnym jest Rada Unii Europejskiej, jest Komisja Europejska, Parlament Europejski, no i są jeszcze agencje i komitety robocze. Rada Europejska to są premierzy lub i prezydenci wszystkich krajów, którzy wytyczają kierunek, tak? Jadą na spotkanie, na szczyt i podejmują decyzję, że w całej Unii Europejskiej likwidujemy kopalnie. Odchodzimy od węgla, na co się wszyscy zgodzili, łącznie z panem Mateuszem Morawieckim, a reszta, jak to robimy, kto dostanie te parę miliardów, kto nie, no to już jest cedowane na Radę Unii Europejskiej. W Radzie Unii Europejskiej zasiadają ministrowie poszczególnych resortów. Niektórzy błędnie twierdzą, że to są ministrowie spraw zagranicznych. Też, ale nie tylko, tak? Jeśli idzie o wspomniany aspekt, to jest minister środowiska. Jeśli mówimy o rybołówstwie, czy właśnie o sprawach morskich, to odpowiedzialny minister jedzie. I to jest Rada Unii Europejskiej. Najważniejszym ciałem jest Komisja Europejska, na czele której stoi szefowa von der Leyen i każde z państw członkowskich deleguje swojego komisarza, przydziela mu się tego. Dlaczego najważniejsza jest komisja? Bo dzieli pieniądze, czyli te frukty, tak? Każdy z krajów członkowskich składa się 1% dochodu narodowego brutto daje, tak? Nasz 1% to jest rocznie było około 4,5 miliarda euro. Dla porównania Wielka Brytania to 20 miliardów euro. Wyszła z Unii Europejskiej, to budżet jest 7-letni, to brakuje 140 miliardów euro. Na wspomnianej Radzie zdecydowano, że w związku z tym, aby ten zasypać niedobór, państwa złożą się po 1,4 dochodu narodowego brutto. Czyli my musimy dołożyć prawie 50%, 40%, czyli będziemy płacić nie 4,5-5, a 7-8 miliardów euro. I tym zawiaduje Komisja Europejska, która jest ciałem skostniałym, niedemokratycznym, ale stoi na straży traktatów i dysponujących takimi pieniędzmi. Stąd bardzo ważnym jest, kto stoi na czele. W tej chwili stoi na czele pani Ursula von der Leyen. Mamy jeszcze Parlament Europejski, który ma ponad 700 europosłów, wcześniej miał 751 europosłów, jeden to przewodniczący. I to jest jedyne demokratyczne ciało w tej wadliwej konstrukcji Unii Europejskiej, czyli wybierane przez państwa, czy w Polsce, w każdym kraju członkowskim. Ale Parlament Europejski nie ma zbyt dużej mocy sprawczej. Działa na podstawie tylko porozumienia, konsultacji i zgody. Nie dysponuje inicjatywą ustawodawczą, a wybory bezpośrednie są przeprowadzane od 1979 roku. Jak ja byłem w parlamencie to europejskim, to byli posłowie, którzy zostali wybrani w 1979 roku i bez przerwy sprawowali swoją kadencję, pilnując interesów swoich państw członkowskich. No i jest mnóstwo agencji, o których jeszcze powiem, dokładnie 52 agencje do równouprawnienia płci, do różnych tam spraw. To sprawia, że w samej Brukseli mieliśmy 56 tysięcy urzędników, 56 tysięcy urzędników zatrudnionych w różnych agencjach. Gdy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, chciał zostać szefem komisji José Manuel Barroso i brakowało mu kilkunastu głosów. Wówczas poprosił naszą grupę, żebyśmy go poparli. My zażądaliśmy od niego wykazu tych komisji, komitetów roboczych. Podejrzewaliśmy, że ich tam jest 300 czy ileś. On odmówił, tak? To stwierdziliśmy, że na niego nie głosujemy. Dzień przed głosowaniem, chcąc nas przekonać, przysłał po raz pierwszy wykaz tych komitetów roboczych z prośbą o niepublikowanie ich w prasie. Mam pismo z tą prośbą.
Tych komitetów roboczych było 3094. W ramach tych komitetów komitet do spraw wind, komitet do spraw etykietowania tekstyliów, komitet do spraw nagięcia banana, ten słynny, ze stawami i tak dalej, i tak dalej. 3094 komitety robocze. Po 5 latach przyszedł znowu do nas, starając się o poparcie. Ja go zapytałem, czy teraz też przyśle nam komitet wykaz. Powiedział, tak, tak, panie pośle, myśmy się zredukowali, mamy tylko 1000. I wysłał mi ten 1000 komitetów roboczych. Natomiast okazało się, że on połączył tam 2, 3 w jedno komitet i w ten sposób się zreformowali. Ostatni punkt, Brexit, początek rozpadu czy nowe rozdanie. Te słowa, które zacytałem George'a Sorosza, padły po referendum brexitowym. To był tak zwany disaster, czyli naprawdę wielka katastrofa dla Unii Europejskiej, gdyż no, Wielka Brytania była silnym państwem, po pierwsze wpłaca dużo pieniędzy, a po drugie balansuje nieco zakusy euroentuzjastów do głębszej centralizacji. Jak podeszła w ogóle Unia Europejska do tego referendum brexitowego? Otóż żadna z agent, żaden z poważnych polityków Unii Europejskiej nie przypisał sobie ani agentom jakiejkolwiek winy. Do dziś twierdzą, że są po prostu idealni, że ta konstrukcja i ludzie są idealni. Natomiast przyczyną przekonania Brytyjczyków do wyjścia z Unii miał być oszukańcza kampania Nigela Farage'a. Czyli oni po prostu, ludzie byli niezbyt mądrzy, że oszukał ich po prostu Nigel Farage i na tym się skończyło. Wyszła Wielka Brytania, nie ma żadnej refleksji, a Unia Europejska próbuje w tej chwili zagrać propagandowo i pokazać, że nie tylko się kurczymy, no bo w jednym z felietonów wyjście Wielkiej Brytanii i akcję Unii nazywałem pudrowaniem rany. No tej wyrwy nie da się zasypać. Ja byłem na wielu delegacjach, czy w Australii, bo tu są Państwo, to z Nowej Zelandii, czy w Japonii, to szefowie rządów mówią, no my Was przyjmujemy, ale tak naprawdę to my chcemy się porozumieć tylko z poszczególnymi krajami. My rozmawiamy z Wielką Brytanią, rozmawiamy z posłami brytyjskimi. Was przyjmujemy, no bo stworzyliście sobie taką organizację, to wszystko w porządku. Natomiast jak zabraknie tych Brytyjczyków, to naprawdę nawet stoi pod znakiem zapytania, czy należy posługiwać się językiem angielskim, tak? Chociaż na Malcie jest on językiem urzędowym. I Unia próbuje teraz się rozszerzać o państwa bałkańskie, tak na szybko. Ja uczestniczyłem w omawianiu raportów wielu krajów bałkańskich. Żaden z krajów na Bałkanach nie spełnia żadnych kryteriów unijnych. Kwitnie tam korupcja, handel ludźmi, narkotyki. I to jest wszystko w unijnych dokumentach, a mimo to ze względów politycznych chce się rozszerzać. Ostatni punkt, Unia bez celu, czyli dryfowanie. Unia Europejska zawsze miała jakiś cel. Jak my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, to dochodziliśmy do dokumentu strategii lizbońskiej. W 2000 roku powstała strategia lizbońska, miała ona perspektywę 10 lat, miała zakończyć się w 2010 roku. Najkrócej rzecz ujmując, polegała ona na tym, że Unia Europejska założyła sobie w 2000 roku, że za 10 lat dogoni Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i przegoni gospodarczo. W 2005, gdy my weszliśmy do Unii, przyszedł pan Barroso, szef Komisji Europejskiej, na półmetku i powiedział, bardzo mi przykro, I'm so sorry, ale nie osiągniemy tego celu. Tak, trzeba dokonać przewartościowania. I w 2010 roku oficjalnie wszystkie cele strategii lizbońskiej upadły. Drugim celem było forsowanie eurokonstytucji, czyli traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. Jak my weszliśmy do Unii, rozpoczął się proces ratyfikacyjny. Jak Państwo wiecie, on upadł. Ale ta porażka była o tyle gorzka dla decydentów Unii, że on upadł w tych krajach założycielskich, o których wspomniałem, pierwszy, czyli we Francji, a za chwilę dołożyła się Holandia. I to nie była Polska, tak? To nie była nawet Wielka Brytania, która w 1973 roku dołączyła do Unii Europejskiej, czy kolejne kraje jak Grecja. To były te dwa państwa założycielskie. Wobec tego ogłoszono 2 lata refleksji, mniej więcej 2 lata refleksji i postanowiono nie oddawać już głosu obywatelom i skroić traktat lizboński. Tylko Irlandia potrzebowała głosowania referendum,
odrzucono w Irlandii, to i tak przymuszono Irlandczyków, żeby ten dokument przyjęła. Poszukiwano takiego celu i José Manuel Barroso wynalazł global warming, czyli globalne ocieplenie. Mamy walczyć z globalnym ociepleniem, ale w wyniku kryzysu greckiego przestał mówić o globalnym ociepleniu, bo trzeba było zabrać się za finanse. Jak? Wyszła Wielka Brytania z Wielkiej Unii Europejskiej, Unia zaczęła dryfować, nie miała takiego celu, więc zwarła szeregi i określiła na powrót dwa cele. LGBT, czyli stopień gender, to jest pierwszy cel, i nowy Zielony Ład, który próbuje się wprowadzać. Te cele były narzucane nie tylko w Unii, ale innym krajom europejskim. Nie ma dokumentu, w którym praktycznie nie zastrzega się wstrzymania funduszy, jeśli nie będzie promować się LGBT. Lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, queers i jeszcze. 5 lat temu uczestniczyłem w takim szczycie Unia Europejska, Afryka, Karaiby, Pacyfik na Fidżi. I wówczas europosłowie socjalistyczni mówili: damy wam pieniądze, tam byli posłowie właśnie z tych krajów, ale musicie zapewnić prawa LGBT. Wstał poseł z tych krajów afrykańskich, Karaibów, Pacyfiku, mówi: co wy od nas chcecie? My walczymy o prawo do wody. My nie mamy wody, a wy nam wciskacie tego typu ideologię. I ten dokument po prostu upadł. Mówić by można wiele, ja chciałem tylko powiedzieć o paru kwestiach związanych ze szczegółowymi regulacjami. Bo Unia narzuciła straszny gorset nie tylko fiskalny, ale administracyjno-regulacyjny. Zacytuję Państwu tylko jedno zdanie z marca 2017 roku Jean-Claude'a Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który przybył do nas do parlamentu. Ja sobie to nagrałem, przepisałem. Mówi tak: kochani, udało się przywrócić zaufanie ludzi. Ludzie nie chcą, abyśmy określali spłuczki toaletowe lub wysokość huśtawy. Odchodzimy od tego, powołujemy komitet specjalny, białą księgę i zaczęto walczyć wewnątrz już z tymi absurdami, czyli unijnymi spłuczkami. Wydano 73 tysiące funtów na to, aby określić, ile wody jest w spłuczkach, osobno ile w pisuarach, ile w tym, ile w tamtym. Stworzono regulacje do spraw, w jaki sposób nosić kalosze, jak wchodzić po drabinie. Ja zorganizowałem konkurs na największe absurdy w Unii Europejskiej. Dzięki mojemu konkursowi po 23 latach w Unii Europejskiej przestał obowiązywać nakaz liczenia sęków w desce. Tak? No to jest autentycznie mój sukces, odtrąbiłem tych regulacji było mnóstwo, ale one są też bardziej poważne, bo nakazano nam wymianę żarówek. W Parlamencie Europejskim jasno wskazywano, że zadecydowało o tym 3 osoby w Unii Europejskiej, zadecydowały o wymianie żarówki tradycyjnej na świetlówki. I to jeszcze w harmonogramie przewidywalnym, czyli najpierw likwidujemy setki, 75, potem 40, a zarabiały tylko 2 firmy, Philips i Ostra. Kiedy wchodziłem do telewizji polskiej, musiałem podpisać kartkę, że nie wymienię tych 2 firm, bo inaczej nie wszedłbym na wizję, żeby o tym mówić, bo mnie o to nie tyle proszono, co byłem nawet zmuszony co do tego. I jeszcze jedna na koniec kwestia. Jak się, czy w Unii Europejskiej wszystko jest do zmiany? Czyli podważa się, odchodzi się oczywiście od idei ojców założycieli, lansuje LGBT i tak naprawdę podważa się sens wszystkiego. Pytanie: wszystko do zmiany. Przedstawiam taki przykład konkretny pana z Holandii, który parę lat temu zwrócił się do sądu w Holandii z wnioskiem o to, aby sąd stwierdził, że ma 20 lat mniej niż ma. Otóż pan miał 69 lat i stwierdził przed sądem, że czuje się na 45, ale wystarczy, jak sąd napisze mu, że ma 49, czyli ma 2 lata, gdyż twierdził, że jest dyskryminowany z tego powodu.
i powoływał się, dyskryminowany, bo mówi tak, jak ja mam w papierach 69, to trudniej mi się umówić na randkę i trudniej wziąć kredyt w banku, tak? A skoro można zmienić płeć, czyli LGBT, bo Unia Europejska w ogóle zmieniła podejście do LGBT w przeciągu 10 lat. Początkowo można by twierdzono, że człowiek rodzi się na przykład gejem, lesbijką, tego po prostu zmienić nie można, trzeba go przyjąć. W tej chwili jest inaczej. Unia twierdzi, że można sobie wybrać płeć, że nie należy naciskać na dziewczynki, kupować im laleczek, chłopcom samochodzików, żeby ich nie determinować, tak? Żeby one w wieku 12 lat podjęły świadomą decyzję, czy jestem chłopcem, czy dziewczynką, tak? Więc ten pan twierdzi, że skoro można zmienić płeć, formalnie się powołuje na prawo unijne, to dlaczego nie można zmienić wieku? I on domagał się przed sądem w Holandii, żeby uznał, że ma 20 lat mniej, prawda? Więc do takich absurdów dochodzimy, a Unia Europejska zajmuje się naprawdę tysiącami spraw, które próbowałem opisywać też w swoich felietonach, jak chociażby na przykład krowy, a Unia Europejska. No zajęto się 5 lat temu krowami i stwierdzono, że wydzielają one metan, CH4, tak? Krowy. W związku z powyższym one wydziela krowa 1000 litrów gazu, z tego dziennie 300 metanu i to zagraża środowisku. Tak? W związku z powyższym podjęto już wówczas kroki, aby wyeliminować krowy, czyli żeby wyrżnąć krowy, tak? Ograniczyć po głowie w przeciągu 15 lat. Jeszcze zostało nam 10 lat. W tej chwili obserwujemy proces niszczenia branży futerkarskiej, ale za chwilę dojdzie do krów. Na przykład w Argentynie, gdzie jest 50 milionów krów, eksperci się skupili i przerabiają te gazy na gaz ziemny i wykorzystują, tak? A w Niemczech wybuchła stodoła, ponoć nawet tak uszkodziło ze względu na ten metan krwi. W związku z tym stanowi to alibi dla Unii Europejskiej, aby podjąć działania likwidacji krów. Tych przykładów jest mnóstwo. Konkludując, parę lat temu, czyli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tutaj w Częstochowie w redakcji Katolickiego Tygodnika Niedziela zrodził się pomysł, aby rozmawiać na temat Unii i powołać ruch Europa Christi. Polityczną emanacją tego była partia Ruch Prawdziwa Europa i skupiamy ludzi, przekonujemy ludzi, że powrót do normalności możliwy jest tylko, gdy powrócimy do korzeni. Do korzeni chrześcijańskich i postawimy wszystko na nogach z powrotem, a nie na głowie. I wówczas myślę, że Unia Europejska przestanie dryfować. A sądzę, że dobrze by było, żeby tam w Brukseli i Strasburgu znalazła się za kilka lat grupa, która będzie mówiła własnym głosem, także z Polski, bo dzisiejsza reprezentacja Polski jest jednolita. To znaczy, jak stanęła kandydatura pani von der Leyen, wszyscy polscy europosłowie głosowali za nią. Ona przedstawiła swój program. Pierwszy punkt programu najważniejszy, European Gender Strategy, Europejska Strategia Gender. Rączki podnieśli pan Robert Biedroń, Leszek Miller, wszyscy z PiS-u, wszyscy 100%, wszyscy, tak? Nie dziwię się tamtym na lewicy, ale na prawicy się to dziwię. Kiedy było głosowanie nad panem Timmermansem, który wprowadza nowy zielony ład, a wcześniej, jak wiemy, utrudniał funkcjonowanie polskiego rządu, nikt z Polaków się nie wstrzymał. Wszyscy byli za, dwóch tylko, przepraszam, nikt nie był przeciwny. Tylko dwóch się wstrzymało, wszyscy byli za. Wobec tego uważamy, że potrzebny jest taki impuls, takie przekraczanie horyzontu, patrzenie za horyzont i przynajmniej przypominanie, że Unia Europejska od początku była tworzona na fundamencie chrześcijańskim i przede wszystkim trzeba odejść od ideologii Altiera Spinelliego, która w tej chwili jest implementowana, czyli wcielana w życie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, to jest koncepcja. Po Warszawie szaleje młody mężczyzna, który mówi, że się nazywa Małgosia. No, proszę bardzo, dlaczego nie? No, każdy ma prawo do własnych prac. Ale jest pewien problem. Małgosia zbiera pieniądze. Donoszą media, że już uzbierał
ponad 400 tysięcy złotych. Nic mi nie wiadomo, aby ta zbiórka była zgłoszona. 2 lata temu Urząd Skarbowy w moim mieście zakwestionował zbiórkę na tablicę z okazji stulecia niepodległości. Ponieważ zbiórka nie była zgłoszona, zaczęła się na wieczornym spotkaniu ludzi światłych, którzy powiedzieli, że trzeba to zacząć, wyłożyli pieniądze, policzyliśmy, spisaliśmy protokół. A tutaj nic nie słyszałem, żeby mało się ktokolwiek tknął z tego powodu. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli się uśmiecha, a ja panie prezesie chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale to już całkiem podcastki. Pan prezes zatrudnił 2 piękne panie do wydziału prasowego. Ja bym prosił panie profesorze, jakby mi pan załatwił, że ja mam 30 lat, ja bym inaczej trochę rozmawiał z nim.